Niska TV, dzisiaj nadajemy ze Subit, trzeci dzień festiwalu Transwokale. Za moimi plecami, tak jak możecie zobaczyć, ludzie już czekają na koncert Grzegorza Turnała oraz Artura Ondrusa. Z obydwoma panami porozmawiamy, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zapraszamy. Zasłużeniem można było nazwać ten festiwal jubileuszowym festiwalem. Od tego wieczoru inauguracyjnego we Frankfurcie, gdzie naprawdę muszę powiedzieć, że z wielką dumą patrzyłem na pełną salę 400 ponad osób oklaskujących polskiego laureata, domowe melodie. Mimo że polskiej publiczności było na sali, no to nie była większość, ale przynajmniej 1/3, co też jest bardzo ważne, że Subiczanie docenili tą infrastrukturę i program, który po stronie niemieckiej także jest oferowany. I no, twarz organizatorów się raduje, jak sale są pełne publiczności, pełne zadowolonej publiczności, a publiczność naszego polskiego laureata zespołu Domowe Melodie nie chciała wręcz wypuścić z sali. Wczorajszy dzień był też bardzo udany, mimo jednej festiwalowej wpadki, czyli odwołanego koncertu Mai Clash. Jakieś fatum nad tym koncertem ciąży, bo w ubiegłym roku przez błąd managementu, w tym roku przez siłę wyższą ten koncert musieliśmy odwołać. No ale myślę, że w końcu może w przyszłym roku. Na pewno warto ten zespół zaprosić i posłuchać go na żywo. Może w przyszłym roku się uda i będziemy próbować do 3 razy sztuka. Wyprzedane dzisiejsze 2 koncerty w Słubicach i obfitująca w zespoły z całego świata noc muzyczna we Frankfurcie, to też myślę dobry dowód na to, że ten festiwal staje się fajną marką, że ludzie chętnie poruszają się między tymi scenami w Słubicach i we Frankfurcie, a ja też staram się być każdego wieczoru i tu i bardzo mnie cieszy, kiedy widzę tych naszych odbiorców polskich, którzy potem przemieszczają się do Frankfurtu i tam do bardzo późnych godzin nocnych jeszcze kosztują programu festiwalu. No właśnie, bo dzisiaj jest 10. edycja tego festiwalu. Czego by pan sobie jako dyrektor tego festiwalu życzył na kolejne odsłony? No bo mamy nadzieję, że to nie ostatnia odsłona festiwalu Transwokale. No ja też mam taką nadzieję, czego bym sobie życzył. No życzyłbym sobie takiego mecenasa, który pozwoli zrealizować nasze festiwalowe marzenia. Jest ich mnóstwo. Anita Lipnicka, John Porter, Kazik, Krystyna Janda, Manam. No tych nazwisk jest naprawdę mnóstwo i różnych konfiguracji artystycznych, które chcielibyśmy zaprezentować słubickiej i frankfurckiej publiczności. No, wiadomo, że ograniczeniem są zawsze finanse, ale nie tracimy nadziei. Przez 10 lat, tak czy inaczej, przez ten festiwal przewinęła się plejada polskich muzyków, artystów związanych z piosenką autorską, bo to podkreślam, że to nie festiwal muzyki łatwej i popularnej, tylko jednak piosenki, w której... A wymagają... Może nie dla wymagających zupełnie, ale w której słowo odgrywa ważną rolę, tak? Jest oczywiście ta część związana z muzyką świata i tu koledzy z Frankfurtu stają też na głowie, żeby przygotować corocznie bardzo różnorodną ofertę. Myślę, że to się bardzo dobrze udaje i mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Często co był, co będzie już się śnił, dni, noce do utraty sił. Dwa finale, dwie przepaści, 11, 11. Siebie sobie wyobraźcie i uwierzcie, Eklezjaście dość surowy ton. No to 10. edycja tego festiwalu. Proszę mi powiedzieć, jak pan myśli, czy taki festiwal właśnie jak Transwokale, piosenki autorskiej, to, że ten festiwal ma się dobrze, że jest to już jego 10. odsłona w tych dzisiejszych szalonych czasach, no to chyba dobrze, że taki festiwal jest. Czy ja mam wrażenie, że każde czasy są szalone, jak się im dobrze przyjrzeć? I nigdy nie było czasów, w których coś było bardziej usprawiedliwione, a coś mniej, pod warunkiem, że komuś się chce. A tu musi się chcieć dwóm stronom, i autorom, i piszącym, i śpiewającym, i publiczności. Jak widać, w Słubicach się chce i myślę, że to też świadczy o tym, że tak zwana moda
w choćby i takiej lekkiej dziedzinie sztuki, jaką jest piosenka, jest zawsze przemijająca, a zostają rzeczy trwałe, takie, których nie pisze się tylko dla chwilowej popularności. No właśnie, a myśli pan przez to, że ta frekwencja, bo dzisiaj cała sala jest przewidziana, czy to oznacza, że to zainteresowanie tą poezją śpiewaną, tą piosenką autorską w naszym kraju jest duże? Nie myliłbym tych dwóch rzeczy, bo poezja śpiewana jest strasznie wytartym i takim sztampowym określeniem na wszystko, co nie jest muzyką taneczną. Jeżeli coś nie jest od razu do tańca, to znaczy, że to jest poezja śpiewana. Tak nie jest. A z kolei piosenka autorska oznacza, że ktoś to napisał, że ktoś to wymyślił. Myślę, że to jest dobre miejsce i myślę, że to jest dobry czas, żeby przypominać chociażby też o takich twórcach, na których opiera się współczesna piosenka autorska. Takich jak Wojciech Młynarski, takich jak Marek Grechuta. Ja zresztą swoim solowym recitalu, rzadko grywam solowe recitale, dzisiaj będę właśnie przywoływał tych autorów. Po drugie, chciałbym skromnie zauważyć, że w drugiej części występuje mój szanowny kolega Artur Andrus i być może ta pełna sala jest przede wszystkim jego zasługą. No. Popytamy ludzi, zobaczymy, jak to jest. Proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz, bo ponieważ pan często w swoich utworach korzysta z tego, co już zostało napisane. Często są to poeci, pisarze, pana koledzy często. Jak to jest, gdybyśmy mogli poznać troszeczkę od kuchni? Czy pan, dostając tekst, czytając go, już gdzieś panu w głowie ta melodia się pojawia? Pan ma takie myśli, że z tego może powstać dobry utwór? Jest bardzo z tym różnie, nie ma żadnej recepty, ani jednej metody. Są bardzo różne sytuacje, różne powody, dla których powstają piosenki. Czasem jest to cykl piosenek, na przykład do spektaklu teatralnego, z czego zostaje później jedna czy dwie i one wchodzą na płytę, czy stanowią fragment recitalu. Jest tak, że czasem pojawiają się teksty, które zupełnie nie wiadomo dlaczego inspirują mnie do napisania muzyki, choć są nierytmiczne, nieregularne, niemuzyczne w sensie formalnym. Także tutaj żadnych recept nie ma. Pan Wasowski, pytany kiedyś, a jest stulecie urodzin Jerzego Wasowskiego w tym roku, więc przypominam państwu, starszy pan A, kompozytor piosenek z kabaretu starszych panów, zapytany kiedyś, czy istnieje recepta na udany kabaret. Odpowiedział: obawiam się, że tak, i dlatego należy jej starannie unikać. Tak jest z piosenkami, nie należy stosować żadnych recept. W naszym programie Backstage poruszaliśmy temat kupowania oryginalnych płyt jeszcze w dzisiejszych czasach. I chciałem się dowiedzieć, czy w gatunku muzycznym, którym pan się na co dzień zajmuje, ta publiczność jest już na tyle wyedukowana, że ona wie, że żeby wesprzeć artystę, trzeba potem legalny krążek ściągnąć, czy też ten internet jednak w dzisiejszych czasach wypiera to kupowanie legalnych płyt? Moim zdaniem w internecie też nie można nielegalnie ściągać muzyki, że to wszystko jest na pograniczu prawa lub też wręcz jest łamaniem prawa. No to jest tak jak ze wszystkim. Jeżeli nauczono nas w dzieciństwie, że w sklepie się nie kradnie słodyczy, to nie robimy tego też w życiu dorosłym. No, są pewne zasady współżycia społecznego i tyle. Ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Ja nigdy niczego nielegalnie z internetu nie wziąłem i żyję w być może złudnym, ale jednak w przekonaniu, że ludzie, którzy słuchają mojej muzyki, mają świadomość tego, że to jest też praca, którą włożyłem w ten utwór ja i muzycy i producenci. Mam nadzieję, że tak jest. Pana ostatnia płyta Fabryka Klamek, potem pojawiła się również płyta koncertowa. Czy to już coś nowego gdzieś jest na rzeczy? Możemy coś zdradzić tutaj naszym widzom? Niedawno ukazała się dwupłytowa taka składanka, wybór moich piosenek z ostatnich 20 lat. Pierwsza płyta to są moje autorskie piosenki, a druga to są piosenki, na których śpiewam teksty innych autorów.
I mam już harmonogram prac nad nowym albumem, bo to trzeba niestety tak zrobić, bo póki nie będzie terminów, to zawsze się to odsuwa w czasie. Ale według tego harmonogramu, brzmi to trochę jakbyśmy pracowali w jakiejś wytwórni, ale niestety mam potrzebę dyscypliny. Według tego harmonogramu płyta będzie we wrześniu przyszłego roku. Czego by pan życzył temu festiwalowi Transwokale, no i dyrektorowi tego festiwalu Tomkowi Pilarskiemu? Pan Tomek Pilarski, z którym znamy się już od wielu lat, sam jest muzykiem, co prawda amatorem, ale świetnym, więc myślę, że należy życzyć przede wszystkim takiemu festiwalowi takiego dyrektora. Tego typu festiwalom, tego typu dyrektorów. Człowieka, który sam bardzo dobrze zna się na tym, co organizuje. Mam nadzieję, że to będzie trwać i że będę jeszcze mógł tutaj przyjechać, niekoniecznie za 10 lat. Międzynarodowy Festiwal Transwokale to festiwal, który gromadzi publiczność i polską, i często też niemiecką. Nie wiemy, czy dzisiaj na widowni pojawią się jacyś Niemcy, ale mam takie pytanie do pana. Czy pan myśli na przykład, że gdyby Niemiec przyszedł na pana występ, posłuchał tego, może nawet ktoś by mu siedział i tłumaczył, to on jest w stanie zrozumieć to, co pan chce mu przekazać, czy jest to jakby stricte tylko i wyłącznie dla Polaków zrobione? Oczywiście, że jest w stanie zrozumieć, bo ja na początku koncertu zamierzam powiedzieć po niemiecku Guten Abend, także mam nadzieję, że to już będzie w związku z tym Guten Abend dla tych, którzy przyjdą. Nie, tak prawdę mówiąc, to jest chyba nieprzekładalne trochę to, co ja robię. Ja się interesuję tym, co się dzieje w Polsce, opowiadam o tym, co gdzieś zobaczyłem w Polsce na ulicy. To często jest związane z językiem, no a język jest czymś tak bardzo specyficznym, że ja bym się nie podjął tłumaczenia tego na język niemiecki. Nie tylko zresztą na niemiecki. Pamiętam, byłem kiedyś w takiej sytuacji, że prowadziłem jakiś koncert, w którym wiem, że miało być trochę gości z innych krajów, i tłumacz obok mnie tłumaczył to, co ja mówię. Nie program mój, ale moją konferansjerkę. I wiem, że to dla niego było ciężkie przeżycie, próbowanie przetłumaczenia tego, co ja mówię. Także raczej to chyba w ten sposób nie może wyglądać. No właśnie, jeśli chodzi o kabaret, bo wiadomo, pan jest dziennikarzem, również konferansjerem, tak jak pan powiedział. Jeśli chodzi o kabaret w Polsce, pan myśli, że są jakieś tematy, których nie należy dotykać, bo może nie wypada, bo może ktoś się obrazi przez to? Czy jednak kabaret jest taką formą sztuki, gdzie nie powinno być żadnych tutaj barier? Ja uważam, że bariery każdy sobie indywidualnie ustala, ale jest tak wielu artystów kabaretowych, że każdy ma te bariery ustawione po swojemu, i publiczność też sobie może wybrać, na kogo przychodzi i jakie bariery mu odpowiadają. Ja nie uważam, żeby były jakieś tematy tabu, raczej zwracałbym uwagę na to, jak się to tabu przełamuje, w jaki sposób się pokazuje pewne tematy, bo nie wydaje mi się, żeby było coś takiego, o czym nie można mówić na scenie. Ja nie mam przynajmniej takich tematów, ale ja się zawsze zastanawiam w takiej sytuacji, czy ja tym kogoś nie skrzywdzę na przykład. I to u mnie wyznacza granicę, że jeżeli miałbym kogoś skrzywdzić, to nie widzę powodu, żebym ja to na scenie mówił. Ale każdy sobie indywidualnie takie granice wyznacza, a potem publiczność, wiedząc, jakie on ma granice, wybiera. Albo chce to oglądać, albo nie chce. No właśnie, bo pan jest już sporo czasu na scenie. Proszę mi powiedzieć, z biegiem tych wszystkich lat,
tych tematów, z których gdzieś można było zażartować, przerobić może na jakiś sketch, jest coraz więcej, czy jednak coraz ciężej się doszukiwać czegoś śmiesznego w dzisiejszych czasach? Nie ma chyba takiej zasady, że są czasy, w których jest ciężej, w czasy, w których jest łatwiej. To jest kwestia obserwacji tak naprawdę. Ktoś, kto się próbuje zajmować satyrą czy kabaretem, musi mieć oczy dookoła głowy, musi mieć uszy dobrze rozwinięte, bo to polega na słuchaniu i na oglądaniu i na obserwowaniu tej rzeczywistości, którą się potem jakoś przetwarzając pokazuje ludziom. Także to nie jest kwestia czasów, to jest kwestia tego, jak człowiek obserwuje to, co się dzieje wokół. Trzeba by coś płacić, bo to na piękny cel. Chodźmy drobne serca da. Leci do cigacic, przemac niepny mały elf. Czuję ludzkich uczuć żal. Dzieli się elf chleba okruszkiem, ale i gorączka łóżka z serduszkiem. Cichutko prosi, prośbę tę wrócisz, wrzuć chociaż grosik, bo jak nie wrzucisz, przyjdzie w środku nocy zarośnięty duży elf, przejdzie przez zamknięte drzwi, sunie się pod kątem i skrótnie jak Emanuel. Sukces pana płyty Myśliwiecka, podwójna platyna. Czy to był jakiś dla pana znak taki, że gdzieś w tej codziennej muzyce, którą na co dzień powiedzmy serwują nam te mainstreamowe stacje, są ludzie, którzy czekają na coś ambitniejszego, coś innego? Był to taki znak? Czy ta płyta się tak dobrze sprzedała? To był dla mnie znak, że życie jest dziwne przede wszystkim. Dla mnie to było zaskoczenie, myślę, że dla wielu innych zaskoczenie, ale dla mnie akurat miłe. Nie wiem, czy dla wszystkich było to miłe zaskoczenie. Dla mnie akurat miłe, że są ludzie, którzy chcą tego typu piosenek posłuchać i idą do sklepu i kupują moją płytę. Także było to dla mnie pozytywne zaskoczenie, ale ja też tego nie odbieram w takich kategoriach, że to jest jakiś znak czasu, zmieniającej się sytuacji, czy że to ja miałem rację, a inni nie mają racji. Ja wiem, że na takie sukcesy składa się tak wiele rzeczy, że to, że akurat ta płyta taki sukces odniosła, to jest naprawdę i czas, i miejsce, i ludzie, do których udało mi się trafić, bo być może, że gdybym ja ją wydał 2 lata wcześniej, 2 lata później, nikt by jej nie zauważył tak naprawdę. Także to naprawdę nie w tych kategoriach, że ja tutaj czegoś dokonałem, tylko się zdarzyło po prostu. Ale czy ten, na przykład ten sygnał zainspirował pana do tego, żeby dalej tworzyć, dalej wydawać jakieś kolejne płyty? Coś jest już na rzeczy na przykład, jeśli chodzi o kolejne wydawnictwo? Nie, to się nie zmieni. To znaczy ja będę pisał piosenki tak, jak pisałem. To nie spowodowało, że ja stwierdziłem, o Jezu, tak fajnie ludzie odbierają moje piosenki, no to natychmiast muszę napisać 30 następnych. Tamte powstawały przez kilkanaście lat tak naprawdę, do różnych programów, do programów telewizyjnych, radiowych, estradowych i tak samo będzie z następnymi. Ja będę pisał piosenki, bo ja lubię pisać piosenki, ale na pewno to się nie wydarzy tak, że już natychmiast ukaże się nowa płyta po to tylko, żeby skorzystać z sukcesu tamtej. To tak to nie będzie. Jeszcze taka jedna rzecz już na koniec, ponieważ wiem, że w 2010 roku pan otrzymał taką nagrodę Mistrz Mowy Polskiej i mnie to bardzo zastanawiało, czy pan na przykład rozmawiając z ludźmi, również na przykład ze mną, zwraca uwagę na przykład na jakieś błędy składniowe języka polskiego, czy to pana w jakiś sposób denerwuje, czy nie, nie jest tak? Denerwuje mnie tylko u mnie. Jak rozmawiam z panem, to uważam na to, jak ja mówię, bo wiem, że mam tytuł Mistrza Mowy Polskiej, bo normalnie, proszę pana... On zobowiązuje. Normalnie, proszę pana, to ja mówię w ten sposób mniej więcej. Wtedy już jest ciężko, wtedy pojawia się problem. Ale co, nie zrozumiał pan? No miałem problem. A, to widzi pan, no to znaczy się, że muszę się starać jednak. To... Nie, tak naprawdę ja na wszystkie rzeczy patrzę przez pryzmat siebie, ale nie ze względu na swój egoizm, tylko jak na przykład chcę się z kogoś pośmiać, to najpierw się zastanawiam, czy ja nie jestem taki sam, czy nie robię takich samych rzeczy. Często się okazuje, że jestem taki sam i wtedy albo się śmieję z nas razem, to znaczy, że i ja i tamci są tacy sami, no albo jeżeli się okazuje, że ja mam sobie tutaj więcej do zarzucania, to biorę to na siebie, a nie wyśmiewam się z innych. Dobra, dziękuję panu bardzo, no i powodzenia dzisiaj na scenie. Postaram się, dziękuję bardzo.